List świętego Pawła do Filipian, rozdział 4, od wiersza 11. Nauczyłem się przestawać na tym, co mam. Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości. Wszędzie we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Bardzo ważne jest to, co wypowiadają nasze usta. W takich fazach naszego życia, kiedy nie wszystko nam się podoba, kiedy jest ciężko. Ważne jest to, czy to, co wypowiadamy, wypływa z naszych niejednokrotnie negatywnych emocji, czy wypowiadamy słowo wiary. Nie zawsze nasze usta powinny mówić to, co serce czuje, to, co dusza podpowiada, ale co z ducha naszego wychodzi. Z Bogiem mamy relację duchową na płaszczyźnie naszego ducha i Duch Święty wespół z naszym duchem potwierdza, że jesteśmy dziećmi Bożymi bez względu na to, jakie są okoliczności naszego życia. I właśnie wtedy, kiedy jest nam ciężko, kiedy wypowiadamy słowo wiary i tym wyznaniem, tą proklamacją, właśnie jest to, co też apostoł Paweł ujął w tym tekście, kiedy powiedział: wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. I właśnie wtedy, kiedy w naszej duszy pojawia się rezygnacja, zniechęcenie, jakiś pesymizm, jakiś negatywizm, i tak po prostu nie wiemy, jak sobie poradzić w życiu, możemy zacząć wyznawać: wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie Jezusie. Diabeł i to, co podszeptuje do naszego wnętrza, to jest podszeptywanie, to jest nawet krzyk diabła, to, że nie dasz sobie rady, nie poradzisz sobie, że i tak nawet nie ma sensu nic zaczynać, nic zmieniać, bo i tak sobie nie dasz rady. To jest kłamstwo diabła, które doprowadza do takiej rezygnacji i bezczynności, ale kiedy oprzemy się na prawdzie Jezusa Chrystusa, ta prawda, ta miłość Boża zawarta w tej prawdzie jest lekarstwem dla naszej duszy. Nie wolno nam mówić negatywnych rzeczy na swój temat, na inny temat życia też. Mamy mówić to, co buduje nasze wnętrze. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. Paweł mówi, musiał się tego nauczyć. Tak napisał w tym tekście: nauczyłem się poprzestawać na tym, co mam. Jestem wyćwiczony. To wymaga jakiegoś procesu wyćwiczenia, takiej intensywności w myśleniu, przymuszania swoich myśli do tego, żeby zacząć funkcjonować według Bożej prawdy. Ta prawda w Jezusie Chrystusie zawsze daje nam wolność. W innym miejscu, w drugim liście świętego Pawła do Koryntian, w 6 rozdziale czytamy, jak Paweł mówi: we wszystkim okazujemy się sługami Bożymi. Skoro wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, Paweł mówi, we wszystkim okazujemy się sługami Bożymi. No i właśnie, dalej opisuje: w wielkiej cierpliwości, w uciskach, w potrzebach, w utrapieniach, w chłostach, w więzieniach, w niepokojach, w trudach, w czuwaniu i w postach. I tak dalej pisze. I widzimy już, że tutaj wcale nie są żadne takie jakieś pozytywne okoliczności jego życia, ale trud, więzienie, ucisk, prześladowanie, nawet niepokój w jego sercu. Dalej pisze: przez chwałę i hańbę, przez niesławienie i przez dobrą sławę, jako zwodziciele, a jednak prawi, nieznani, a jednak znani, jako umierający, a oto żyjemy, jako karani, a jednak nie zabici, jako zasmuceni, ale zawsze weseli. To jest stan duszy. Tak, można przeżywać smutek, jakieś obciążenia, trud, zmagania się z różnymi trudnościami, ale jesteśmy i tak zwycięzcami, jesteśmy radośni, dlatego że Pan jest zawsze po naszej stronie. Jako ubodzy, a jednak wielu ubogacający. Jako nic nie mający, a jednak wszystko posiadający. To jest taki paradoks, który pokazuje nam, że nasze wnętrze, naszej duszy nie jest zależne od okoliczności zewnętrznych, tylko od Jezusa Chrystusa. Tam jest nasza skała, tam jest nasz fundament, tam możemy znaleźć oparcie dla naszej duszy. A więc ważne jest to, żeby ogłaszać prawdę,
żeby ją wyznawać, by nie mówić wszystkiego, co czuje nasze serce, ale co wypływa z naszego ducha. Nasze uczucia mogą być mylne, mogą wprowadzić nas też gdzieś w jakieś niepotrzebne stany i nasza dusza może cierpieć z tego powodu, ale kiedy patrzymy na Jezusa Chrystusa, On jest światłością, dobrze jest wyznawać prawdę, dobrze jest wyznawać takie teksty Bożego Słowa, które możemy sobie podkreślać i w różnych trudnych sytuacjach naszego życia po prostu je wyznawać. Żeby na pamięć je też znać. Choćby taki tekst, że rychło zetrze Bóg szatana pod naszymi stopami, czyli my będziemy zwycięzcami. Inny tekst mówi, i to są słowa Jezusa, poznacie prawdę, prawda was wyswobodzi. Inny tekst Bożego Słowa, tam gdzie Duch Pański, tam wolność. Myślę teraz o objawieniu Jana, gdzie jest napisane o Bożym ludzie, którzy zwyciężyli diabła przez krew baranka i przez słowo świadectwa ust swoich. To, co wypowiadają. To, co wypowiadamy, to ma znaczenie dla naszego wnętrza, dla naszej duszy. Słowa, które wypowiadamy, potwierdzają, ugruntowują treść tych słów odnośnie naszego wnętrza. Jeżeli będziemy złe rzeczy wypowiadać, to będzie jeszcze bardziej w nas się utwierdzać, negatywne rzeczy. Ale kiedy będziemy wypowiadać rzeczy pozytywne, rzeczy, które związane są z prawdą Jezusa Chrystusa, wtedy będziemy na drodze zwycięstwa. Wtedy będziemy wyćwiczeni. Wtedy będziemy w tym procesie tej dobrej nauki. I wcale nie będziemy musieli się porównywać z innymi, którym jest lepiej, którzy są bogatsi, szczęśliwsi. Nie. Umiem poprzestawać na tym, co mam. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Jezusie Chrystusie. Dziękuję Ci, Zbawicielu, za tą prawdę, którą Ty sam jesteś. I ta prawda jest na moich ustach i w niej mam zwycięstwo i siłę, by radzić sobie we wszystkich okolicznościach życia. Amen.